tajemnice. Tajemnice niewyjaśnione do dziś. Witam was ponownie Zielony Smok z tej strony. Słuchajcie, skoro no lipa jest z wykopkami obecnie praktycznie żadnych fantów, no to przynajmniej wam poopowiadam trochę z terenu, także witam jeszcze raz i zapraszam do oglądania filmiku. A tematem dzisiejszym będzie po prostu no, wspomnienie o różnych takich miejscach, gdzie zamierzamy się wybrać i tak dalej. Trochę informacji na temat pałacu. Powinno być ciekawie. No witam was ponownie. Słuchajcie, no niestety tu byłem teraz przez chwilę na polach. No niestety lipa. Lipa z wykopkami. No niestety czasami też tak jest, że nic nam tutaj nie wychodzi. Jedynie Edkowi w sumie się ostatnio poszczęściło z tego względu, że no, znalazł taką fajną srebrną monetę. Tylko zapomniałem, jak to było, ale no, gdzieś takie wielkie, słuchajcie, sreberko. Można powiedzieć, że taka bardzo, bardzo dosyć rzadka, ogólnie w Polsce nie występująca, znaczy ogólnie, no gdzieś tam pewnie jest, ale ogólnie to jest rzadkość. Natomiast mówię, no nie jakaś tam jakaś rewelacja czy coś tego, ale tak się akurat sprawdza na internecie, to koszt takiej monety 50 euro, także no. Także na pewno cieszy oko. No ja niestety lipa jak na razie. No jeszcze mnie las znaczy się deszcz przegonił z pola, także jest ogólnie lipa. Na razie to słuchajcie same jakieś gwoździe i pręty wyciągam z pola. No trochę tutaj się namachałem na tym polu, dlatego no przerwa na kukurydzę. Trzeba ją pierw ugotować oczywiście. Także zobaczymy za jakiś czas. Może ten deszcz jeszcze tutaj przejdzie, bo tutaj jeszcze no jestem akurat osłonięty przez drzewa, także mam spokój. Wszystko jest ogólnie zmoczone tutaj. Całe drewno, słuchajcie, lało wczoraj aż do rana, ale jakoś udało się rozpalić to ognisko. Tak, słuchajcie, miałem akurat wrócić do tej sprawy no, złapania tych złodziei właśnie w owym pewnym miejscu. To chodzi pewnie o pewien pałac. No, mówię, ja na razie nie chcę mówić, gdzie to było, a być może nawet w ogóle nie powiem, ale no zapali gości akurat, jak już mieli pół busa na naładowane fantów, także no, jak to się mówi, pazerny chytry dwa razy traci, no. Chłopaki chcieli się dorobić, wynosząc różne rzeczy, tam były stare lampy i tak dalej, no różne takie wiadomo, antyki i tak dalej, no. Akurat mieli, mówię, pół busa chłopaki mieli naładowane, no akurat, no, zostali zauważeni, no mieli pecha, bo myśleli, że im się uda. No, zostali jednak złapani. Także no zobaczcie, kupę sobie tylko wstydu chłopaki narobili. Dlatego mówię z Edkiem. No oczywiście teraz pewnie będzie wesoły finał tego, bo to jest jakby nie było włamanie, kradzież i tak dalej, no. Ale to już chodzi przede wszystkim o to, że no chłopaki sobie biedy narobili. Ale teraz tak, wracając właśnie do tego tematu. Właśnie no, 3 dni temu rozmawiałem z Edkiem na ten temat i jednak stwierdziliśmy, że już nie będziemy podawać żadnych informacji, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, gdzie się znajdujemy, bo wiem, że są, słuchajcie, są ludzie tak zwane czujki, którzy po prostu oglądają nasze filmiki i tak dalej i no wręcz można powiedzieć, że czekają tylko na podanie jakiegoś miejsca, gdzie się obecnie znajdujemy i tak dalej, żeby potem te miejsce rabować. Także no niestety, no to słuchajcie, nie dziękujcie mi, tylko właśnie takim ludziom, którzy no okradają takie miejsca. No bo jakby nie było, z pałaców się nie zabiera nic, no. Co innego oczywiście wykopki strechowe, jak wszystko jest opuszczone i tak dalej, to wiadomo, to jest w ogóle, to już jest inna sprawa. Natomiast pałac to wiadomo, rzecz święta, zamki i tak dalej, takich rzeczy się nie rusza, nie wolno zabierać. Mówię, bo jest, słuchajcie, bardzo dużo tematów do zrobienia. Tutaj oczywiście też dzięki Edkowi niedługo pojedziemy do może do następnego pałacu, bo akurat tak się zdarzyło, że,
że Radek był akurat na wycieczce rowerowej i zajechał po drodze do pewnego pałacu. Akurat no, w tym pałacu jest tak, że znajduje się tam firma. I akurat słuchajcie, spotkał prezesa tej firmy. Także można powiedzieć, że ten pałac należy też tak jakby do niego. Także Edek no, dogadał się z tym prezesem. Mówi prezes, tylko tak powiedział, tylko tyle, że jeżeli chcecie chłopaki zwiedzić ten pałac, nagrać film, także nie ma problemu, ale mówię w tygodniu, bo sobota, niedziela jest pałac, firma jest ogólnie zamknięta. Także tylko w tygodniu. No i mówię, najprawdopodobniej się udamy tam w tygodniu, no i zobaczymy. I także no, idzie załatwić wejście legalnie, nie trzeba się włamywać i tak dalej. Także na pewno będzie no, elegancki materiał z tego nagrany. No i zobaczymy, no. Także mówię. Pola też są fajne wokół pałacu, także też można sobie tam pochodzić. No i zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Tutaj jeszcze nalegacie, aby podać to miejsce, gdzie no gdzie bardzo straszyło i nadal straszy. To jest, słuchajcie, no niestety nie mogę powiedzieć gdzie, bo też właśnie z Edkiem ustaliliśmy, że nie podajemy takich miejsc, bo wiadomo, że ludzie tam się potem mogą zjeżdżać i też no, narobić tam trochę gnoju. A mówię, obecnie jest pałac jest prywatny, jest remontowany, jest tam ekipa. No, można powiedzieć, słuchajcie, że czytałem ten artykuł na temat owego pałacu. No, historia jest naprawdę ciekawa, z tego względu, że no, faktycznie tam straszy. Nawet pewna gazeta to opisuje. O, już się fajnie kukurydza elegancko gotuje. Właśnie chciałbym wrócić do no, takiego zestawu turystycznego. Pamiętajcie. Ogólnie mówię, wygląda tak. Pamiętajcie, żeby przede wszystkim była stal nierdzewna, bo to jednak jest no, zdrowsze od aluminiowych misek i tak dalej. Pamiętajcie, unikajcie aluminium, bo to jest trucizna jak cholera. A taki zestaw na Allegro, 45 zł chyba z przesyłką, także tu macie nawet o, jak to wszystko wygląda. No kubek, to może posłużyć jako, no wiadomo, podstawka bądź no, talerz. Mniejszy garczek, większy garczek, no i komplet. Wiadomo, łyżka, nóż i widelec, także no, na pewno się przyda. No i leciutkie jest, wszędzie to można zabrać i tak dalej. Fajna cienka blacha, także szybko się elegancko gotuje. I także mówię, unikajcie aluminium, bo też na ten temat dużo czytałem. Już nie wspomnę o wkładkach do butów, które macie też niektóre takie, no. Mają taką aluminiową jakby powłokę od spodu. To też jest bardzo, bardzo trujące z tego względu, że gdy to pęknie, słuchajcie, to wszystko wam się, wiadomo, noga się, słuchajcie, poci, nie? Poci się noga i to wam wszystko wchodzi do organizmu, ale to też radziłbym unikać takich wkładek. Najlepsze to mówię, zwykłe wkładki do butów. Nie jakieś tam wynalazki, bo to jednak jest no, straszna dawka aluminium dla naszego organizmu. A potem się dziwicie, że ludzie mają problemy z pamięcią i tak dalej. No i tu już wracając do tego pałacu. Zaraz będę musiał przerwać, bo będę musiał jeszcze dołożyć trochę drewna. Na razie mówię, nawet nie wam nie pokazuję zdjęcia, gdzie to jest i tak dalej. Bo też no, kilka kilometrów od tego pałacu znajduje się pewien obóz. Też tam ludzie przychodzili, piekło można powiedzieć, ale też na razie mówię, nie chcę zdradzać miejsca i tak dalej. Ja się sobie dołożę jeszcze drewno, żeby to się mi tam nie przewróciło. Także dobra, teraz wracając do owego pałacu. No ogólnie mówię, historia ciekawa z tego względu, że tutaj można było, słuchajcie, by się nawet cofnąć do roku 1945, natomiast w sumie ta historia zaczęła się dosyć niedawno, bo kilkanaście lat temu no pewne małżeństwo wykupiło ten nowy pałac, właściwie kupiło ten pałac. I już tam, słuchajcie, no zaczęły się dziwne jakieś tam odgłosy w nocy i tak dalej. No w międzyczasie urodziło im się tam dziecko w tym pałacu. No i tutaj teraz właśnie też z Edkiem na ten temat rozmawialiśmy, bo jest, słuchajcie, taka sprawa, że
że dzieci i psy no, widzą duchy. I to już też jest naukowo udowodnione, że tak jest. Nie wiem, no, słuchajcie, nie wiem na jakiej to zasadzie polega, ale jest coś takiego, że mówię, dzieci i psy widzą po prostu duchy. To jest, słuchajcie, no nie wiem na jakiej to jest zasadzie, jak to działa. Ja wiem, to są słuchajcie bardzo ciężkie tematy. Ogólnie no gdzieś ta rodzina w tym pałacu wytrzymała jakieś pół roku, no bo tam się właśnie takie cyrki działy. Przede wszystkim tak, wezwano, no bo wiadomo, chodzi, no różne przedmioty latały, przemieszczały się i tak dalej, otwierały się same drzwi, zamykały. Takie tam się cyrki działy, że po prostu no, te małżeństwo już nie wytrzymywało i no wezwano osobę, która zajmuje się duchami, czyli no tam wezwano jakąś taką kobietę, która przyjechała, no ona stwierdziła, że ona tutaj nic nie da rady zrobić. Może tam przeprowadzić jakieś no, rozmowę z tym duchem, co on chce tak naprawdę tutaj, bo wie, że tu już jest pałac, czyli coś tutaj się mogło kiedyś wydarzyć, jakaś tragedia i tak dalej. No i ona tam odprowadziła te swoje jakąś tam msze, prawda, i tak dalej, no i wezwała znaczy wezwała te dusze, które się tutaj znajdują. No i słuchajcie, okazało się, że w tym pałacu przebywa dusza oficera pruskiego oraz jego gosposi, którzy oni się słuchajcie przedstawili, te duchy jakby można by się mi przedstawiły, że ja jestem, prawda, pruskim oficerem, ja jestem gosposią i tak dalej i my tego miejsca nie opuścimy nigdy. Jesteśmy tak tutaj związani z tym pałacem, że no nie odpuścimy nigdy i nawet no nie próbujcie nas tutaj stąd zabierać, bo i tak tutaj zostaniemy. Ten jeszcze oficer pruski poprosił o to, aby odnaleźć jego jakby ciało, można powiedzieć, bo no, w 1945 roku Armia Czerwona tam akurat wchodzi do owego pałacu, a był taki, mówię, przeważnie zwyczaj, że no, właściciele zostawali często do samego końca, no, bo byli przede wszystkim bardzo, bardzo zżyci z tym pałacem. No i tak się też stało, że no, żołnierze Armii Czerwonej, którzy wchodzą do pałacu. No tu już sobie wiadomo, możecie sobie dalej do powiedzieć, co się z nimi stało. No i mówię, oficer pruski prosi tylko o pomoc, aby odnaleźć jego ciało, które znajduje się w jakiejś zbiorowej gdzieś w lesie, bo potem ich tam wszystkich żołnierze rosyjscy no, powrzucali do jakiegoś tam dołu, prawda, i zasypali. Ja tak mówię, słuchajcie, tak no trochę dziwnie wiem, że to wygląda, ale muszę takich słów używać z tego względu, że no nie chcę, aby potem film był mi zablokowany. Ale to już mówię, nie o to chodzi. Dobra, teraz tak. No i no tam mówię, owa kobieta, która się zajmowała tymi duchami, ona powiedziała, że no to już tutaj nic w stanie nie jest zrobić. I może ewentualnie jeszcze egzorcysta tutaj przyjechać i może on coś tutaj załatwi. No tak się złodzie też stało, że te małżeństwo wezwali jakby wezwało egzorcystę. Egzorcysta oczywiście przyjechał. Przeprowadził też tam, wiadomo, różne tam te swoje ceremoniały i tak dalej, ale no niestety też nic to nie dało. No i te duchy tylko tyle właściwie wspominały, że się wspominały, co ja mówię. Jeszcze dały do zrozumienia, że no nie odejdą stąd, nie odejdą stąd nigdy. I lepiej by było, jakby te owe małżeństwo się stąd wyprowadziło. I tak się też stało, bo dla własnego bezpieczeństwa po prostu, żeby odeszły z tego miejsca w spokoju. No i tak się też stało, małżeństwo się wyprowadziło. No i te duchy, mówię, obecnie są do dnia dzisiejszego. Straszy tam dalej. Jest tam przeprowadzany remont, także no nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej. Czy ktoś to tam, mówię, zamieszka? Nie wiem, no zobaczymy. Artykuł taki, można powiedzieć, dosyć ciekawy. I na pewno też tam się pojawimy. Aha, jeszcze właśnie miałem wrócić na temat tego oficera. No, niestety nie udało się odnaleźć, gdzie on leży. Także no, wiadomo, to już jest tyle lat po wojnie, że ciężko cokolwiek znaleźć jakieś informacje na ten temat. Wiadomo, że front przeszedł i tak dalej. To, słuchajcie, to była wojna. To było tak wszystko się działo, że
Teraz mówię, stamtąd ich powyciągać, to no by trzeba było załatwić georadar i tak dalej, i wtedy można się bawić w jakieś tam w odszukiwanie tych owych ludzi. Ale tak to niestety no lipa. Już jeszcze kropi. Kukurydza się jeszcze gotuje. Ja jeszcze mówię, wyskoczę to tutaj na pola i zaraz podjadę jeszcze do pewnej miejscowości, bo jest właśnie fajny kościół do nakręcenia. Jest to kościół z 1759 roku, cały drewniany, można powiedzieć. Także no już kupę lat. No, a tu jestem akurat, słuchajcie, w okolicach. Kilka kilometrów od tego kościoła, bo myślałem, że to są jakieś fajne pola, że coś wyjdzie na polach, ale niestety no lipa też. No trudno. Jest dobra, kukurydza już jest gotowa. Szybki posiłek, rura z powrotem na pola zaraz. A jak nic nie wyjdzie, to przynajmniej wam nagram ten stary kościół drewniany. No i tyle będzie na dzisiaj, no bo lipa jak na razie. No niestety. Czasem tak jest, słuchajcie, że no nie ma żadnych fantów, no ale nic na to nie poradzimy. Przynajmniej się pogoda polepszyła i można jechać dalej w teren. Po drodze jeszcze widziałem opuszczoną chatę. Jak będzie możliwość wejścia do środka, to być może tam, mówię, wskoczę i zobaczymy, no. Chociaż na tym strychu się uda znaleźć, a jeżeli nie, no to trudno. No to wracamy i tyle. Także widzimy się za jakiś czas. Albo być może już w następnym odcinku, gdy nagram wam ten stary kościół. Także na razie trzymajcie się.